Ahoj, tu kryminalne Czechy i Słowacja. A dzisiaj posłuchacie o mordercy, którego nazywano bestią o głębokim głosie. Cześć wszystkim, ja mam na imię Ewelina, a to jest podcast Kryminalne Czechy i Słowacja, w którym poruszam zazwyczaj w ogromnej większości nieznane w Polsce sprawy kryminalne. Na początku bardzo króciutko chciałabym tylko Wam powiedzieć, że zapraszam Was do Instagrama i Facebooka, którego prowadzę, bo tam wrzucam dodatkowe informacje o postaciach, które przedstawiam na kanale. Na przykład dzisiaj będzie kilka fajnych zdjęć i informacji o sprawie niedawno poruszanej, o morderstwie rodziny Kudlaczek, bo dzisiaj właśnie jest święto. To samo święto, które odbywało się w dniu morderstwa całej rodziny. Bardzo ciekawa w ogóle sytuacja, święto czarownic. Także zapraszam Was serdecznie tam oraz do subskrypcji kanału, żebyście mieli na bieżąco informacje, bo w społeczności też rzucam różne informacje. A teraz przechodzimy już do naszej historii. Nie tak dawno, w jednym z odcinków Kryminatorium, Marcin Myszka poruszał temat psychopatów i mówił o tym, jak często świetnie potrafią funkcjonować w społeczeństwie, jak są lubiani, doceniani, szanowani w swojej społeczności. I dlatego też pewnie przypisujemy tym osobom jakieś takie dobre intencje, bardzo często im ufamy. I łatwo zapomnieć o tym, że tak naprawdę nie ma cech, po których możemy poznać psychopatę i mimo pięknej wizytówki nie mamy gwarancji tak naprawdę z kim mamy do czynienia. I to jest dobry wstęp do dzisiejszej historii, bo dzisiaj właśnie czeka nas takie zaskoczenie. Jest 6 marca 1951 roku. Czechy, właściwie to Czechosłowacja, wieczór, las w okolicy wsi Nekmirsz, niedaleko Pilzna. Mieszkańcy zauważają ogień w budynku leśniczówki, to też jest opisywane jako taki domek myśliwski, raczej opuszczony, mało kto już tam przebywał. Na pewno nie jest to zamieszkany budynek, wręcz przeciwnie. Następnego dnia, po ugaszeniu już całkowicie pożaru, zaczęto przeszukiwać pomieszczenie, żeby sprawdzić, czy na pewno tam nie zostały jakieś elementy jeszcze do uprzątnięcia i tak dalej. I to, co zauważyli strażacy i ludzie, którzy tam byli na miejscu, zaskoczyło ich, to może mało powiedziane. Odkryto częściowo spalone ciało ludzkie. Znalezisko było totalnie zaskakujące dla wszystkich, bo to mała wioska, wszyscy wszystkich znają. Nie mieli też pojęcia, kto to może być, bo tak jak mówiłam, ten budynek był niezamieszkany. Oczywiście od razu szczątki przewieziono w celu badań, ale ustalenie czegokolwiek, jak się domyślacie, było bardzo trudne, bo pamiętajmy, że to były lata 50. ubiegłego wieku, więc ta technika kryminalistyczna była na totalnie innym poziomie, ale udało się pewne rzeczy ustalić. Ofiara została z wielką mocą uderzona w okolice karku i głowy. Prawdopodobnie założono, że tak to ją ogłuszyło. Też taka bardzo ważna informacja była po stopniu spalenia ciała, a właściwie kości. Można było stwierdzić, że przed podpaleniem ciało zostało polane jakąś łatwopalną substancją. Znalazłam taką informację, że był to olej silnikowy. I to, co jeszcze ustalono, to płeć, był to z pewnością mężczyzna. Mierzył między 170 a 175 cm wzrostu, był średniej budowy ciała. I na podstawie połączeń kości i stwierdzonych na nich naroślach kostnych, ja nie znam się na tym dokładnie, więc postaram się Wam to w miarę literalnie opowiedzieć. Patolog orzekł, że są to znaki miażdżycy w naczyniach krwionośnych, co może świadczyć o tym, że nie był to młody mężczyzna i przypuszczalnie określono jego wiek na około 50 lat. Jest jeszcze taka opinia końcowa, którą chciałabym Wam zacytować, bo już nie będę jej parafrazować, to nie ma sensu. W tętnicach szyjnych i udowych znaleziono ceglasto-czerwoną, tłustą masę, czyli tak zwaną przegotowaną krew. W normalnych warunkach, wkrótce po śmierci, krew płynie do żył z tętnic, najpóźniej w ciągu kilku godzin. Ponieważ u nieznanego mężczyzny w tętnicach znaleziono przegotowaną krew, ciało musiało być spalone w krótkim czasie.
tak długo, jak tętnice były wypełnione krwią. Mamy zatem z wielkim prawdopodobieństwem możliwość stwierdzić, że nieznany mężczyzna został spalony żywcem. Wstrząsające jest to ostatnie stwierdzenie. To jest wszystko, czego udało się dowiedzieć patologom. Także elementów zaczepienia, które pomogłyby w ogóle w identyfikacji, jest bardzo niewiele, jak słyszeliście. Ważne jest jednak z pewnością to, że mamy do czynienia z morderstwem. I w moim odczuciu wyjątkowo okrutnym morderstwem. Sprawa jest oczywiście otwarta, ale nie można powiedzieć, żeby były jakieś postępy w śledztwie, bo przesłuchano okolicznych mieszkańców, ale te przesłuchania nic nie przyniosły, żadnych wskazówek, żadnego punktu zaczepienia. Oczywiście mieszkańcy są przerażeni, bo nie mają pojęcia, kto mógłby zrobić coś tak okrutnego. Boją się też o swoje życie. I tak mija czas w tym strachu i niepewności. Dochodzimy do 20 lipca tego samego roku, kiedy to we wsi Senec, która jest położona między Pilznem a Pragą, ale tak jakby nie całkiem w linii prostej, tylko bardziej na północ, w lesie, na takim mocno piaszczystym terenie. To w ogóle miejsce przez mieszkańców było nazywane piaskownicą, bo tam dzieci się faktycznie spędzały czas, był taki fajny piaseczek pomiędzy drzewami i dzieci korzystały z tej przestrzeni jako z piaskownicy. I bawiło się tam tego dnia kilkoro dzieci. I to właśnie te dzieci, bawiąc się tam, odkryły płytko pod powierzchnią ziemi ludzką nogę, która wystawała. No, to były przerażone oczywiście, pobiegły po rodziców, zalarmowano władzę. Był już wieczór, to już taki wieczór faktycznie. Wiem, że będziecie teraz zdziwieni, bo ja byłam bardzo zaskoczona, ale policjanci, którzy odebrali ten telefon, stwierdzili, że już bez sensu przyjeżdżać, bo jest noc właściwie i odbiorą zwłoki rano. No tak, było ciemno, nic nie widać. Okej, okay, to są lata 50. 70 lat temu może standardy czechosłowackiej policji były troszkę inne. W każdym razie następnego dnia pojawili się policjanci na miejscu, rano patrol się zjawia i tam zastaje sporą gromadkę gapiów, no bo ta informacja rozeszła się lotem błyskawicy po całej wiosce i okolicy. Ten strach, który mieli w sobie mieszkańcy, jakoś nie przeszkadzał im w tym, żeby przyjść i popatrzeć na to koszmarne znalezisko. I to, czego zgromadzeni ludzie i śledczy nie wiedzieli w tamtym momencie, to fakt, że wśród nich stał też sprawca, czyli zabójca. Razem z nimi przyglądał się tej wystającej spod piasku nodze. W pewnym momencie nawet rzucił na głos jedno zdanie. Cytuję: ten, który ją zabił, nie będzie daleko. No, aż ciarki przychodzą, to już mój komentarz. Ale co to nam mówi o sprawcy? No, na pewno to, że jest miejscowy. Ludzie go z pewnością znają. Nie zaskoczyła ich jego obecność, tej osoby. Ufają mu. Nie podejrzewają z pewnością zupełnie o nic. No ale nie wyprzedajmy faktów i wróćmy do naszej historii. I kobiety, zmarłej kobiety, bo ta noga należała do kobiety. Odnaleziono ją w płytkim grobie. Była przysypana piaskiem. Spoczywała na prawym boku. Ubrana była jedynie w krótką białą koszulę, w różowe kwiatki i różowy biustonosz. Na szyi miała dwukrotnie owinięty sznurek, dość cienki, bo o grubości 5 mm. Z jej ust wystawała materiałowa chusteczka, niebieska w białe paski, a na uszach miała charakterystyczne kolczyki. Nie znalazłam zdjęcia, ale w opisie były takie informacje, że to były jakby śrubki z białymi kamieniami i określony był jako jakieś nietypowy. Ciało poddano autopsji oczywiście i z wyników możemy się dowiedzieć, że najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci była śmierć z uduszenia. Ciało było oczywiście w jakimś tam stopniu już uległo rozkładowi, bo to było, są ciepłe miesiące, więc to przebiega bardzo szybko, to już są wakacje. No ale o tym, że było to uduszenie, no świadczyły przede wszystkim bruzdy na szyi, które były jeszcze widoczne. No i znaleziono na szyi sznurek, o którym mówiłam wcześniej, który w ogóle zidentyfikowano jako sznur do bielizny. Po prostu takich sznurków standardowo się do tego używało i można było kupić je w wielu miejscach. Wykluczono samobójstwo, oczywiście. Nie znaleziono znaków rażącej przemocy. No, nie było też to do końca już możliwe ze względu na ten stan ciała, ale nie znaleziono takowych. Potwierdzono natomiast, że kobieta została zamordowana. I kolejnym badaniem, jakie wykonano, i w tamtych czasach to było dość powszechne, to było sprawdzenie uzębienia. I okazało się, że ta zmarła kobieta przechodziła przed śmiercią dosyć
nie tak częste i nietypowe leczenie, bo z tego co zrozumiałam, to wyrywano jej 3 zęby i w ich miejscu wstawiono 2 złote korony. No to nie tak często się zdarza, żeby dokładna ilość zębów była taka sama, tak samo wyrwano 3 zęby, wstawiono 2 i do tego złote, więc to był jakiś taki detal, który mógł pomóc w identyfikacji. Śledczy oczywiście sprawdzali gabinety dentystyczne pilnie, bo to było najbliższe duże miasto, w którym takowe miejsce, gabinety w ogóle były. I chcieli się dowiedzieć po prostu, czy w którymś z nich nie leczyła się ofiara, może ktoś będzie pamiętał to. Ale to sprawdzanie też trochę trwało, bo fizycznie musieli się przejść od jednego punktu do drugiego i wypytać każdego z osobna. I w końcu pod koniec sierpnia 1951 roku technik dentystyczny z Pilzna dowiedział się, że poszukiwany jest autor takiego nietypowego leczenia. No i tym sposobem udało się ustalić personalia znalezionej kobiety. I wiemy już, że zmarła to Renata Bailey, albo jak Czesi mówią Renata Balejowa. Renata Balejowa, urodzona 1 stycznia 1920 roku, była taką postacią dość znaną w Pilznie, zwłaszcza jeśli chodzi o kręgi towarzyskie. Do niedawna prowadziła studio fotograficzne przy Jungman Street. Właśnie nie wiem czemu Jungman Street, w sensie tak było napisane w źródłach, ale domyślam się, że chodzi o ulicę Jungmanową. Pierwotnie należący to studio fotograficzne należało do ojca Emanuela Baileya, oficera pierwszej armii. Renata była młodą kobietą, samotną, prowadziła dość rozrywkowy tryb życia, bo w źródłach jest sporo wzmianek o tym, że nawiązywała liczne romanse z mężczyznami, może takie romanse, to za dużo powiedziane, krótkie, intensywne relacje. Najczęściej były właśnie krótkotrwałe, po czym wpadała w dalszy wir wydarzeń i zabawy. Opisywana była też zawsze jako bardzo elegancko ubrana, piękna kobieta. Niestety nie znalazłam zdjęć, mam tylko opisy. Kiedy zakład fotograficzny został znacjonalizowany, no to Renata bardzo to przeżywała, bo w jednym momencie z właścicielki świetnie funkcjonującego i lukratywnego studia fotograficznego musiała trafić do fabryki Szkody w Pilznie jako taki szeregowy pracownik, więc z fotografki do pracownika produkcji, pracownicy produkcji przy linii produkującej samochody. To mógł być cios, a kolejnym ciosem, który uderzył w życie Renaty i jej ojca, był fakt, że oboje musieli wyprowadzić się z mieszkania wojskowego, które ojciec otrzymał jako czynny wojskowy, a po zmianie ustroju, zmianie władz następował cały szereg niesprawiedliwych decyzji, niestety. No i stracili to mieszkanie, niestety. I w tym momencie w głowach obojga zakiełkowała myśl o ucieczce z kraju. Ucieczce przez zieloną granicę. Źródła mówią, że mieli się przenieść z Pilzna do Zrucza, jak pierwotnie tam wynajęli mieszkanie, nawet już ich meble zostały tam przewiezione. Oni tam nigdy się nie pojawili. W każdym razie mieli się przenieść z Pilzna do Zrucza, to jest wieś sąsiadująca z tą wsią Senec, ale tak jak mówiłam, nigdy tam nie zamieszkali. Śledczy chcieli rozwiązać tę sprawę, więc przyglądali się postaci Renaty. I ona, trzeba to powiedzieć, że nie ukrywała zupełnie niechęci do władzy. Otwarcie mówiła, że czuje się skrzywdzona, że zabrano jej wszystko, co ma i że chce uciec do Niemiec, póki jeszcze granica nie jest uszczelniona drutami kolczastymi, murem, czymkolwiek nie ma. I są jeszcze miejsca, w których można ją przekroczyć. Zatem im szybciej, tym lepiej. Ale żeby to zrobić, potrzebowała skorzystać z pomocy przewodników, przemytników, którzy znali ten teren i wiedzieli, którędy, kiedy najlepiej uciec, tak żeby nie spotkać patrolu. Ojciec Renaty, Emanuel Bailey, był w tamtym momencie emerytem. Cichym, spokojnym, wiódł sobie takie dosyć standardowe życie emeryta w tamtym czasie. Cierpiał też na obustronną przepuklinę, która niestety przysparzała mu masę problemów, zwłaszcza w chodzeniu. Detektywi odkryli też, że ostatnim człowiekiem, sprawdzając jakby ostatnie dni, ostatni czas w tym, co się działo z Renatą, odkryli, że ostatnim człowiekiem, z którym utrzymywała te takie bliższe relacje intymne, był to człowiek o, i mamy tu tylko inicjały, JN. On również pracował w zakładach Szkody i jak się domyślacie, oczywiście stał się momentalnie osobą podejrzaną i został bardzo szybko zabrany na przesłuchanie. Było to 5 września 1951 roku. Rok jest cały czas ten sam, czyli mamy wrzesień. Ciało znaleziono w lipcu, przypomnę.
Ale to przesłuchanie właściwie to nic nie wniosło. Kolejnego dnia zjawił się z powrotem na policji, mówiąc, że chciałby opowiedzieć wszystko na spokojnie, to co wie, to co udało mu się powiedzieć. Utrzymywał, że nie wie nic o jej planach ucieczki. Co jest trochę dziwne, bo ona podobno bardzo otwarcie o tym mówiła i w różnych miejscach, nawet podczas tych upojnych nocy i imprez. Ale on utrzymuje, że Renata była dominującą, niezależną kobietą, która nie lubiła, kiedy ktoś wtrącał się do jej życia i mówiła tylko tyle, na ile miała ochotę. A ostatnio widzieli się 11 marca. Tego dnia właśnie Renata zniknęła z Pilzna na zawsze, jak utrzymuje JN. Udał się on też w tamtym czasie do ciotki Renaty. Wiedział, gdzie mieszka, jakby to był jej jedyny punkt zaczepienia. On też się zastanawiał, co się z nią dzieje, dlaczego nie ma z nią kontaktu. No i udał się do tej ciotki. I ta ciotka wymusiła na nim przysięgę, że nikomu nic nie powie, a wtedy zdradzi mu pewien sekret, który jakby wyjaśni nieobecność Renaty. Otóż tym sekretem było to, że Renata i jej ojciec najpewniej są już w Niemczech, Niemczech Zachodnich. I dodała też, że w przekroczeniu granicy miał im pomóc pewien mężczyzna ze wsi Senec, czyli to jest ta wieś tuż obok tej wsi, w której wynajęli ten domek. Sama Renata podobno nazywała go wujkiem. Wujkiem z Senec. Ciotka Renaty powiedziała też o tym, że razem z nimi miała uciec siostrzenica Renaty, mająca zaledwie 12 lat dziewczynka. W tej historii występuje pod pseudonimem D. Esch. No i tutaj zatrzymajmy się na chwilkę. Bo tak, ciało odkryte w tej piaskownicy to Renata Balejowa. Ciało odkryte w spalonej leśniczówce. Śledczy bardzo szybko podejrzewali, że to może być ojciec Renaty. Oczywiście badania były w trakcie. Ale teraz jeszcze dowiadują się, że była trzecia osoba, siostrzenica Renaty, mająca 12 lat. Mamy dwie osoby zmarłe i wiemy o tym, że jest jeszcze jakaś trzecia osoba, dziecko. No i tutaj padł blady strach na detektywów. Co z tym dzieckiem? Czy ono żyje? Gdzie ono jest? No i w tym momencie ta presja czasu była coraz większa, bo policjanci oczywiście wiedzieli, że no muszą jak najszybciej się dowiedzieć, co się stało z dzieckiem. Oczywiście po usłyszeniu tej historii policjanci odwiedzili ciotkę Renaty. Początkowo ona w ogóle nie wierzyła, że byle ją może mogło stać się coś złego, bo jakby wierzyła w tą historię, że oni już są po prostu bezpieczni w Niemczech. Zwłaszcza, że w poniedziałek, 3 września, otrzymała list od dziewczynki. Dziewczynki, którą przypomnę, mam jej inicjały, to DS, tak ją nazywamy. Napisany był przez nią własnoręcznie, opatrzony datą i nadany z miejscowości, i teraz mam nadzieję, że to dobrze wymowuję, bo to niemiecka nazwa, a nie uczyłam się nigdy niemieckiego, Grosskenreuth, jakoś tak. Nie wspomniałam wam tylko tego, bardzo ważnej rzeczy, że ten list dostarczył osobiście wspomniany wcześniej wujek. Wujek z Senec. Dziewczynka podobno bardzo tęskniła i wujek, chcąc jej pomóc, wziął ją na chwilę z powrotem do Sencji, do tej wioski, czyli z tej bawarskiej wioski. Wziął ją z powrotem do Sencji, do siebie jakby, bo to było wszystko bardzo blisko granicy. I dziewczynka w tym liście pisze, że przed ponownym powrotem do Niemiec po prostu chciałaby się z ciocią zobaczyć. No i ten wujek przekazał ten list, no i namawiał ciotkę, żeby odwiedziła dziewczynkę u niego. I kiedy detektywi dopytywali się o to, jak wygląda ten wujek, dostali dosyć dokładny rysopis od ciotki. No to w ogóle ciotka, tak ją będziemy nazywać, bo nie mamy żadnych personaliów tutaj. Dostali rysopis starszego mężczyzny, średniej budowy, siwowłosy, z takim zauważalnie głębokim, donośnym głosem. To jest coś, co gdzieś tam utkwiło w pamięci ciotce. I on zaproponował, ten wujek, żeby ciotka Renaty właśnie przyszła do niego w poniedziałek wieczorem, podał jej adres, no ale kobieta miała jakieś takie nieprzyjemne uczucie, jakąś taką obawę w sobie i nie zdecydowała się. Obawiała się tam wybrać i została w domu. I dzięki temu prawdopodobnie przeżyła. Policjanci od razu udali się do wsi Senec, aby wziąć na przesłuchanie wspomnianego wujka. Pod numerem 149 w domku mieszkał wspomniany wujek, ale teraz już możemy spokojnie nazywać go, znamy jego personalia, policjanci je poznali, więc nazywajmy go Hubertem Pilczykiem, a dokładnie Hubertem Emilem Pilczykiem. Zanim przejdziemy do samego przesłuchania, to chciałabym wam opowiedzieć o Hubercie Pilczyku. Informacji nie ma dużo, ale co nieco udało mi się uzyskać i chciałabym się tym z wami podzielić. Hubert Emil Pilczyk urodził się 14 października 1891 roku w Nowym Chrozenkowie, w przepięknych okolicach Beskid,
Odbył służbę wojskową, ale nie został w wojsku. Nie ma po nim też żadnej wzmianki, notatki, także zakładam, że niczym się nie zasłużył, ale też niczym nie podpadł. Ożenił się z kobietą o 11 lat młodszą, Antoniną. Małżeństwo wydawało się dobre, zgodne, nigdy się nie doczekali dzieci. Hubert Pilczyk z zawodu był ślusarzem. On także pracował na tym stanowisku w fabryce Szkody w Pilznie. Zresztą mam wrażenie, że wszyscy w tym mieście pracowali w fabryce Szkody w Pilznie. Nie wiem, gdzie mieszkał jakby w ciągu aktywności swojej zawodowej. Jednak kiedy byli na emeryturze, no to z pewnością małżeństwo mieszkało we wsi Sence w domku. Hubert Pilczyk był przez wszystkich uważany za bardzo miłego człowieka. O takich w ogóle łagodnych zainteresowaniach, powiedziałabym. Przede wszystkim mówiło się o nim potocznie zielarz, blinkarz, jak po czesku. Bo faktycznie interesował się zielarstwem, chodził po okolicy, zbierał zioła, znał się na tym. Interesował się też ziołolecznictwem, tam robił różne maści, napary. Pomagał też innym, doradzał, jak stosować te specyfiki, więc jakby miał, no wszyscy go znali dookoła i cenili go za jego wiedzę. Jest też w archiwum jedna historia, taka, która mam wrażenie dobrze opowiada nam o nim jako o człowieku, który bardzo kocha przyrodę. Kiedy to nie wyraził zgody na ścięcie drzewa, to zdaje się była sosna, ponieważ wiedział, że corocznie na tym drzewie pojawia się jakiś konkretny ptak i zakłada swoje gniazdo, jakiś konkretny gatunek. Więc nie wyraził zgody na ścięcie tego drzewa, bo to by uniemożliwiło mu założenie gniazda. I to taka historia z ludzkim obliczem właściwie i budująca jakby jego wizerunek. Był też człowiekiem, który lubił się chwalić i bardzo często opowiadał rozliczne historie mieszkańcom, sąsiadom. Chciał stworzyć wrażenie człowieka, który dobrze zna świat, sporo przeżył, zobaczył, dużo wie. I te historie na słuchaczach robiły duże wrażenie. Zresztą nic dziwnego, bo wyobraźcie sobie, że krążyła taka historia wypuszczona przez Pilczyka, ale przyjęta przez społeczność jako fakt, że przeżył katastrofę Titanika. No, taki był światowy. Oczywiście nie wiemy, czy to prawda. Może trzeba było sprawdzić listę pasażerów Titanika, czy był tam Hubert Pilczyk. Wiele osób wspominało go też jako godnego zaufania. Jednak opinie właściwie to nie zaowocowały na przykład takimi bliskimi przyjaciółmi, bo wokół Pilczyka poza jego żoną nie było absolutnie nikogo bliskiego, takiego, kogo mógłby nazwać przyjacielem. Te wszystkie relacje, które on nawiązywał, były takie powierzchowne, głównie z sąsiadami, znajomymi, zagadywał, lubił rozmawiać z ludźmi i się z nimi spotykać. Ale poza tym lubił też samotne, długie wędrówki. Tereny wokół, takie zalesione, były naprawdę idealne do tego, więc często z tego korzystał i nawet już na emeryturze w wieku 60 lat był w doskonałej formie i wybierał się na takie długie, długie wycieczki. Całe jego życie właściwie przebiegało bez żadnych ekscesów. Nie wiemy o żadnych zatargach z prawem, żadnych przypadkach agresji, no nic podobnego. Oczywiście za zamkniętymi drzwiami mogły działać się różne rzeczy, ale relacji ze strony żony nie ma żadnych. Wróćmy teraz do przesłuchania. Jest 6 września 1951 roku. Na początku przesłuchania Hubert Pilczyk stanowczo zaprzecza swojemu udziałowi w ogóle w zniknięciu Berlejów. Jednak z godziny na godzinę zmieniał coś tam w swoich zeznaniach, a kiedy śledczy przedstawili mu te dowody świadczące o tym, że no musiał mieć kontakt, tego było sporo i te zeznania ciotki i list i tak dalej, no to przyznał się do zabójstwa Emanuela Berleja i Renaty Berlejowej. I oto co wiemy o morderstwie Emanuela i Renaty po przesłuchaniu Pilczyka. Jako pierwszy wyruszył swoją podróż na zachód pan Emanuel. We wtorek 6 marca udał się do Huberta Pilczyka i obaj udali się do leśniczówki Lipowka. Dotarli tam późnym popołudniem, zjedli coś, po czym Pilczyk zasugerował, że może pan Emanuel przespałby się chwilkę, bo czeka ich długa i naprawdę wyczerpująca podróż. No i ten od razu się zgodził, bo tak naprawdę to był już bardzo zmęczony i fizycznie, i psychicznie, bo to jednak duży stres dla niego, a też nie był już młodym człowiekiem. Zatem położył się od razu i zasnął. Pilczyk nie spuszczał z niego oczu i gdy tylko zasnął twardym snem, sięgnął po pałkę, taką pałkę z metalowym rdzeniem i z całej siły uderzył ofiarę w głowę. Pan Bailey od razu stracił przytomność, ale żył. Pilczyk uderzał go raz za razem i jak wykazała sekcja, te uderzenia nie zabiły go. Ale nie wiemy, czy Pilczyk zdawał sobie z tego sprawę. Nie wiemy, czy jego to w ogóle interesowało, czy pan Bailey już był martwy, czy jeszcze żył. Myślał tylko o tym, jak pozbyć się ciała. Szybko przeszukał budynek, znalazł dwie butelki oleju i postanowił spalić zwłoki.
Zatem wylał zawartość butelek na nieprzytomnego, ale żyjącego mężczyznę. Przykrył jeszcze sianem, żeby łatwiej się to wszystko rozpaliło. I podpalił. Poczekał jeszcze chwilę w okolicy, żeby upewnić się, że pożar się tak rozprzestrzeni na dobre. I wrócił do domu. Po kilku dniach pojechał do Pilzna, gdzie u krewnego mieszkała Renata. Swojego krewnego w jakimś tam mieszkaniu, bo tak jak mówiłam, nie przeprowadziła się do tego domku wynajętego. Była tam wraz ze swoją siostrzenicą. I Pilczyk powiedział krótko: twój ojciec jest po drugiej stronie, teraz twoja kolej. No z naszej perspektywy, z mojej przynajmniej, to brzmi strasznie dwuznacznie, po drugiej stronie. Po kilku dniach urodziny Pilczyków w ich domu pojawiła się Renata Balejowa. Czy Bejlejowa, to jest strasznie nie lubię tych odmian akurat nazwisk anglojęzycznych, zczeszczonych, ale no niech będzie, Renata Balejowa. Jej przybycie nie zdziwiło sąsiadów, bo jak się okazało, Pilczykowie mieli też w ogóle pokoje do wynajęcia dla letników, turystów, więc sąsiedzi pomyśleli, że to kolejna turystka po prostu. Jakby nie skupili się na niej, nie zwrócili na nią większej uwagi. Chociaż to jest dziwne, bo to była taka dosyć, no i była to elegancka kobieta, piękna, pięknymi strojami, więc jak zawiera się w takiej wiosce gdzieś tam pod Pilznem, to no myślałam się, że byłaby to jakąś rewelacja. W każdym razie zdolności zielarskie Pilczyka były tak znane i doceniane, że tam generalnie sporo ludzi go odwiedzało, więc być może dlatego nie dziwiła ich kolejna osoba. Już w sobotę, 13 marca, Pilczyk ogłuszył Renatę tą samą pałką, nie zabił ją tym, ale był zdecydowany ją zabić, więc włożył jej do ust chusteczkę, owinął szyję sznurkiem i dusił. Potem standardowo już przyszedł moment na pozbycie się ciała. Ona była u niego w domu, więc nie mógł jej podpalić, wiadomo, więc postanowił zakopać ją w piasku, w lesie, nieopodal. Nie wiem nic o tym, jak on w ogóle ją przetransportował. Próbowałam znaleźć, jak on ją tam przeniósł. Przecież to była dorosła kobieta, on też nie należy do jakichś wysokich mężczyzn, jakichś silnych, więc dosyć szczupły był, drobnej budowy. Pomyślał też o tym Pilczyk, żeby zdjąć jej sukienkę, bo dzięki temu ciało będzie trudniejsze do zidentyfikowania, bo biustonosz i ta koszulka, w której on ją zostawił, nie miały metek. Więc tak to wymyślił. I zabrał ją w wymyślone wcześniej miejsce, wykopał tam płytki grób. Gdyby wykopał głębszy, pewnie nikt nie znalazłby Renaty. Nie wiadomo czemu tak to zrobił, dość niedbale tak naprawdę. Natomiast siostrzenica Renaty trafiła do domu Pilczyka w maju 1951 roku. Początkowo mówił dziewczynce, że niedługo dołączy do rodziny, że ją przeprowadzi przez granicę, że oni już tam są i są bezpieczni, czekają na nią, że nie musi się martwić. Zabronił jej też wychodzić z domu, żeby nie była po prostu widziana w okolicach. Później w ogóle musiała się ukrywać w takiej pewnej skrytce, którą on skonstruował na zewnątrz, w takim pomieszczeniu gospodarczym i mogła wychodzić tylko wieczorem, kiedy wszyscy spali. Dziewczynka oczywiście bardzo chciała przekroczyć granicę i dołączyć do cioci, no ale Pilczyk bardzo, bardzo to przeciągał. I pewnie zastanawiacie się, co się w ogóle działo z tą dziewczynką, bo to było najważniejsze, żeby ją jak najszybciej odnaleźć. Śledczy, tam policjanci oczywiście cały ten teren przeszukiwali, w domu jej nie odnaleziono. Zaczęto przeszukiwać pobliskie lasy i natrafiono na DS, na tą 12-latkę. Udało się jej uciec chwilę przed jakby przybyciem policji i skrywała się gdzieś tam w lesie. Jeśli chodzi o jej stan fizyczny, to była bardzo wymęczona, była odwodniona, była wychudzona, ale ogólnie względnie zdrowa, a przede wszystkim żywa, co najważniejsze. Nie można niestety powiedzieć tego samego o jej kondycji psychicznej. Podczas gdy trwało przeszukiwanie domu Pilczyka, to jest ważne, zaraz wrócę do tej dziewczynki, do tego jak wyglądało jej życie tam podczas tych tygodni u Pilczyka, ale chciałam wam tylko pokrótce powiedzieć, co tam znaleziono i przejdziemy do historii. Obiecuję, że wrócimy za chwilkę do niej. Otóż znaleziono oczywiście cały arsenał, bo tam było mnóstwo broni i pistolet maszynowy i kilka pistoletów o różnych kalibrach i zapas amunicji. I była też ta pałka z tym metalowym rdzeniem, z której najczęściej korzystał Pilczyk, no bo była skuteczna, cicha. Oprócz tego w domu i w tych przyległych budynkach znaleziono mnóstwo walizek, ubrań, bieliznę osobistą i męską, i damską, ogromnej ilości butów. Kiedy oglądałam w ogóle te zdjęcia, które pewnie wy też teraz widzicie, to tak jakoś od razu mi się skojarzyło z wystawą w Auschwitz. Nie wiem, czy kojarzycie, ale tam za szybami też są zgromadzone ogromne ilości rzeczy, które takich pamiątek pozamordowanych, którzy ludzie przywozili ze sobą, zostawiali je i zostali przeprowadzani do komory gazowej i to po nich zostawało. I to mi się jakoś tak bardzo, oczywiście skala jest inna, ale skojarzyło mi się to, jak tak samo bezsensowna i okrutna to była śmierć. Wśród tych rzeczy znaleziono też biżuterię,
należącą do Renaty. Były to w ogóle kosztowności, bo tam były klejnoty o dużej wartości, także to wszystko ukradł Pilczyk po jej śmierci, po zamordowaniu jej. Była też jakaś dodatkowa ściana, taka ukryta ściana, czy ściana z ukrytą tym schowkiem, i tam też były kolejne walizki, ubrania, kolejne i damskie sukienki, bielizny, buty. I przeglądając to wszystko, można było stwierdzić z całą pewnością, że one miały różnych właścicieli. A co za tym idzie? Podejrzewano, że Hubert Pilczyk ma na sumieniu naprawdę dużo ofiar. On sam w ogóle twierdził, że te rzeczy to tylko sobie przechowuje dla ludzi, którzy nielegalnie przekroczyli granicę i poprosili go po prostu o przechowanie tych rzeczy dla nich. Dodatkowo znaleziono też na przykład niespalony kompletnie dowód osobisty tam w niewielkim ognisku na ogródku i udało się znaleźć człowieka. To był pan Jan Churka, też mieszkaniec Pilzna. Większość rzeczy nie udało się większości rzeczy przypisać konkretnym ludziom. Nie wiem, nie było opisane, nie dało się ich dopasować, bo tam naprawdę była ogromna ilość rzeczy, ale no nie zawsze się to powiodło. I w tym przeszukaniu, podczas tego przeszukania, było coś, o czym właśnie chciałam wam powiedzieć na koniec tych relacji z przeszukań, bo to, co znaleziono, było dla mnie okropne i bardzo wstrząsające. I to dotyczy tej biednej dwunastolatki. Znaleziono jeszcze jedną taką tajną kryjówkę. Tym razem to było w oborze dla kóz i tam była kolejna ściana, jakby taka podwójna, powiedzmy, podwójna ściana, i za tą ścianą było miejsce, w którym przetrzymywał Pilczyk dziewczynkę. I było tam pewna instalacja, nazwijmy to. To się składało z dwóch długich desek, które były zaopatrzone tak mniej więcej na środku w pasy skórzane, a na górze było pudełko otwierane o takich podwójnych ściankach, a pomiędzy tymi ściankami tam ta przestrzeń była wypełniona jakimiś kawałkami materiałów. I generalnie Pilczyk wsadzał tam tą dziewczynkę, czyli jej głowa była w tym pudełku, była zamknięta. Te materiały były po to, żeby wygłuszyć jej krzyki, a jej ciało było przypięte tymi pasami. I on ją w tym przetrzymywał. I to długie godziny, między 12 a 16 godzin dziewczynka była w tym uwięziona. Miała do oddychania śmetalową rurkę, która musiała trzymać w buzi, i ona dzięki niej po prostu oddychała, tam otwór był poza tym pudełkiem wyprowadzony i tylko dzięki temu jakby oddychała. I wyprowadzał ją po prostu sami, przeprowadzał ją do domu, tam ją wykorzystywał seksualnie. I tam też ją zmusił do napisania tego listu, który później przekazał ciotce, i dziewczynka faktycznie odręcznie to napisała. I ja tak sobie jak sobie o tym, jak wam o tym opowiadam, jak to o tym czytałam, to sobie myślałam, jakie to jest w ogóle straszne, że w ciągu dnia Hubert Pilczyk obserwował sobie ptaki, zbierał sobie roślinki, zioła, rozmawiał z sąsiadami. Przecież w domu obok była jego żona, a w tym czasie ta biedna dziewczynka, śmiertelnie przerażona, w ciemności, odcięta w ogóle od wszystkiego, głodna, spragniona, była zamknięta w szopie na jego podwórku. I w ogóle zastanawiam się, czy jego żona w ogóle mogła o tym nie wiedzieć. A może powinnam się zastanowić też, jak ją traktował, bo tego też nie wiemy. No straszna historia. Powiem wam tylko tyle, że ta dziewczynka, kiedy już dorosła, to wyszła za mąż. Miała też dzieci, jakoś jej się tam życiowo powiodło. Jeśli to może być jakimś pocieszeniem, a myślę, że może być, to wszystko jest u niej w porządku. I podczas tych przeszukań znaleziono też, natrafiono jakby na ślad innej rodziny, której historię chciałabym wam tutaj opowiedzieć, bo śledczy w tych rzeczach osobistych po prostu udało mi się zidentyfikować pewne rzeczy, które należały do rodziny Kraus. I chciałabym wam pokrótce opowiedzieć ich historię. Zaczynamy 13 października 1950 roku, czyli tam rok wcześniej około. Pani Ewa Krausowa wraz ze swoim mężem Lubomirem Krausem, który był specjalistą pracującym oczywiście w plzeńskiej Szkodzie, to powinien być chyba jakiś sponsor odcinka, wyjechali na urlop do Mariańskich Łaźni. To tak spolszczoną nazwą będziemy operować. To jest takie uzdrowisko podobne do Kudowy Zdrój czy Krynicy. Czesi wyjeżdżają do tego miasteczka właśnie. To jest piękne w ogóle miejsce, byłam tam. Jest tam wielki, piękny park. Wyjeżdżają tam po to, żeby pić leczniczą wodę. I nie pamiętam, jak jest w Polsce, ale z takich ciekawostek mogę wam powiedzieć, że na przykład w Karlowych Warach, które jest jeszcze piękniejszym miasteczkiem, takim uzdrowiskiem, czy w Mariańskich Łaźniach właśnie, wystarczy mieć swój kubeczek i można sobie przechadzać się po tym ładnym miasteczku, i w różnych miejscach, punktach są kraniki, w których można sobie po prostu bezpłatnie brać tą wodę i pić. Zatem takie właśnie miejsce wybrało małżeństwo Kraus na urlop. W międzyczasie, po 4 dniach od przyjazdu, pan Krause musiał na chwilkę wrócić do Pilzna w sprawach służbowych, ale już 22 października był z powrotem w uzdrowisku.
No jednak chęć relaksu, rekreacji to nie była główna motywacja małżeństwa Krause. Żeby odwiedzić Mariańskie Łaźnie, tak naprawdę przyjechali tam po to, żeby wkrótce potem uciec do pobliskich Niemiec przez tak zwaną zieloną granicę. I wcześniej o tym tego nie wyjaśniałam, ale może tutaj jest dobry moment, żeby opowiedzieć, bo ta zieloną granicą określamy fragment granicy między państwami, który jest słabiej chroniony, bo na przykład przebiega przez tereny leśne, łąki jakieś takie trudniej dostępne, takie, które na przykład nie da się tam przejechać samochodem patrolowym i cały czas monitorować tego odcinka i są tylko, nie wiem, piesze patrole na przykład. I w takim miejscu właśnie są większe szanse na to, że udałoby nam się nielegalnie przekroczyć te granice. No i państwo Krause taki mieli właśnie plan. Wzięli ze sobą wszystkie potrzebne rzeczy osobiste, odzież, pamiątki rodzinne, jakieś takie wartościowe przedmioty, oczywiście też takie drogocenne, no bo na przykład biżuterię, no po to, żeby móc wystartować w nowym miejscu, mieć z czego się utrzymać. Ich znajomi i bliscy z Pilzna znali ich plany, bardzo oczywiście im kibicowali, życzyli im jak najlepiej, chcieli, żeby im się to powiodło. I pomyślicie sobie, że no to jest, jakby mówimy o 1950 roku, później w 1951 dalej nie ma żadnego zgłoszenia o tym, że ich nie ma i że to jest dziwne, ale tak naprawdę nie do końca, bo kiedy rodzina, znajomi nie otrzymywali żadnych wieści, nie wiem, widokówki z Mariańskich Łaźni dostali, a później już zupełnie nic i ten kontakt się urwał, to oni byli przekonani po prostu, że ta wyprawa się powiodła i że małżeństwo jest już bezpieczne po drugiej stronie granicy, a nie odzywają się po prostu po to, żeby nie było po niej śladu. Ludzie się po prostu tego obawiali, nie wiedzieli jakby czego się spodziewać po władzy, nie wiedzieli czy nie będzie jakiś, czy wysyłając list do rodziny mówiący o tym, że jest wszystko w porządku, czy rodzina po prostu pozostająca w Czechosłowacji nie będzie miała jakichś nieprzyjemności w związku z tym. Także ten kontakt się po prostu urywał na bardzo długie lata, na kilkadziesiąt lat. I tak też wszyscy myśleli przez następne miesiące i wierzyli w to pozytywne zakończenie, aż do września 51 roku, kiedy to właśnie przeszukano majątek Pilczika, znaleziono te trzy pełne walizki, które skrywały wszystkie rzeczy państwa Krause. I co potwierdziło tylko po prostu to, że byli kolejnymi ofiarami Huberta Pilczika. I niestety prawdopodobnie nie przeżyli, jednak nie odnaleziono ich ciał. Można powiedzieć, że te podpalenia leśniczówek stały się trochę znakiem rozpoznawczym działania Pilczika. Śledczy idąc tym tropem znaleźli pierwszą taką wzmiankę, z niestety bardzo małą ilością szczegółów, ale właśnie w październiku 1950 roku, co by trochę pasowało właśnie do czasu, w którym zaginęli państwo Krause. Chodziło o leśniczówkę w takiej, ono się nazywało leśniczówka Schober, później leśniczówka Stoch. W każdym razie mieściła się niedaleko Mariańskich Łaźni właśnie. I ona była już od dłuższego czasu opuszczona. I pewnego dnia została podpalona. Pożar ugaszono, ale nikt nie spodziewał się, co tam po prostu znajdą, bo w pokorzelisku wśród zgliszczy leżało martwe ciało. A właściwie to, co z niego zostało, bo późniejsze badania wykazały tylko tyle, że to była młoda kobieta. Przyczyny śmierci nie udało się określić. Tożsamości też nie. Jakiś taki przełom, informacyjny przełom, przyszedł po 33 latach, bo tak jak mówię, to strasznie mało informacji jest o tej sytuacji, ale w 83 roku na tablicy ogłoszeń w lokalnym komitecie narodowym w Mariańskich Łaźniach pojawiło się takie ogłoszenie, które mówiło o tym, że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, mające na celu identyfikację tych znalezionych zwłok w tym pożarze już sprzed 30 lat. I prokuratura dysponowała wisiorkiem z łańcuszkiem. Ten wisiorek, ta zawieszka była taką miniaturowa, to była miniaturowa kamera filmowa wykonana ze złota, a wisiorek z jakiegoś białego metalu. I poszukiwano osoby, która mogłaby wiedzieć coś o zmarłej po tym detalu. Więc poszukiwano tej kobiety, ale nigdzie nie znalazłam żadnych informacji, czy udało się zidentyfikować tę kobietę. Ale ta sytuacja, czyli ta wzmianka o podpaleniu, pozwala nam określić jakby czas działania Huberta Pilczika, bo pierwsze podpalenie jest w roku 1950, później te dwa kolejne w 51, więc gdzieś w tych okolicach działał, co by świadczyło o tym, że jeśli to możliwe, to dopiero na emeryturze pojawiła się u niego takie bestialstwo pojawiło się chyba, a tak to można powiedzieć. Kiedy czyta się w ogóle o historii Huberta Pilczika, to często można natrafić na takie określenie jak, że to była zbrodnia doskonała, a może właściwie to prawie doskonała. Ale dlaczego doskonała? Bo wydaje mi się, że ja to widzę tak, że na pewno w doborze ofiar i w okolicznościach, bo spójrzcie na to, że wybierał osoby, które chciały nielegalnie przekroczyć granicę. Czyli jak chciały zrobić coś niezgodnego z prawem, zrobiły to w jakiejś tajemnicy. Osoby później
nie utrzymywało też kontaktu z najbliższymi, z przyjaciółmi, rodziną i tak dalej. Bo dla tej rodziny było to oczywiste, że im się udało, że skoro nie ma kontaktu, nie wrócili, nie wiem, nie trafili do więzienia, nie zostali aresztowani i tak dalej, to znaczy, że udało im się przekroczyć granicę i to znaczy, że są tam już prawdopodobnie bezpieczni. A dlaczego się nie kontaktują? No dlatego, że nie chcą robić kłopotu tym, którzy zostali w Czechosłowacji. Zatem nikt nie zgłaszał zaginięcia tych osób, nikt ich nie poszukiwał. Policja nie miała pojęcia, że ktoś w ogóle zaginął albo że mogło wydarzyć się jakieś przestępstwo. No nie ma sprawy, można powiedzieć. A przy tym ofiary Pilczyka miały ze sobą wszystkie wartościowe przedmioty, które zgromadziły przez swoje życie. Co jest jasne, bo zabierały cały dobytek swojego życia. I tak jak SS-mani w Auschwitz przed komorą gazową odbierali walizki, w których był zgromadzony też dobytek całego życia tych ludzi, tak Hubert Pilczyk zabierał walizki swoich ofiar również z dobytkiem ich życia. Nie wiem, przepraszam was, ale to skojarzenie jest dla mnie po prostu tak wyraźne i jeśli wy to czujecie inaczej, to oczywiście napiszcie, ale dla mnie to jest jakieś takie bardzo intuicyjne. Ale przyszedł moment, w którym zapytacie pewnie o to, co się stało z Hubertem Emilem Pilczykiem. Czy odpowiedział za to, co zrobił? W jakim stopniu odpowiedział za swoje straszne zbrodnie? Hubert Pilczyk ostatecznie został oskarżony o 5 morderstw. Udało się zidentyfikować 5 ofiar za podpalenia, za pomoc w nielegalnej ucieczce, za nielegalne posiadanie znacznej ilości broni, za gwałt, właściwie to wielokrotny, bo ta dziewczynka naprawdę się wycierpiała bardzo dużo, za ograniczenie wolności osobistej, torturowanie, zagrażanie, iż taki, to jest taki dla mnie tajemniczo brzmiące, ale zagrażanie wychowaniu moralnemu młodych ludzi. Taki był też jedno z oskarżeń. Oszustwo i kradzieże. Proces jednak się nie odbył. Bo kiedy przebywał w areszcie Pilczyk i oczekiwał właśnie na ten proces, prokuratura się przygotowywała, to z wykorzystaniem 2 chusteczek materiałowych powiesił się w celi 9 września 1951 roku. Krewni i rodzina nie odebrali jego ciała, więc wykorzystano je do celów medycznych, naukowych. Jego głowa jest nadal przechowywana w Instytucie Medycyny Sądowej Piźnie. I pomyślelibyście, że to już wszystko, ale jest jeszcze jedna ciekawa historia, myślę. To można by było powiedzieć, że to jakaś teoria spiskowa, ale nie do końca patrząc na to, w jakich czasach przyszło żyć Hubertowi Pilczykowi i jego ofiarom, bo po jego śmierci pojawiły się jeszcze takie informacje, że mógł on być tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa. Podobno, nie wiem na ile te dokumenty są gdzieś tam sprawdzone, ale znam to tylko ze źródeł, z opisów, że podobno była taka operacja, która nazywała się Operacją Kamień i jej celem było wykrycie przemytników i osób, które chciałyby nielegalnie przekroczyć granicę. I do tego celu wykorzystywano takich fałszywych przemytników. Czyli załóżmy, że Hubert Pilczyk został wciągnięty we współpracę przy tej akcji, został takim fałszywym przemytnikiem. Do tego, i on wtedy, powiedzmy, przychodzili do niego ludzie, on tych ludzi zapewniał, że ich przeprowadzi przez granicę, że będą bezpieczni, że wie którędy. Szli lasem i w pewnym momencie przy fałszywej granicy, to nie była rzeczywista granica, tylko fałszywa, wymyślona granica, napotykali na patrol też fałszywych pograniczników, amerykańskich ludzi przybranych za amerykańskich żołnierzy, amerykańskich agentów, zdaje się, którzy ich powitali. I przesłuchiwali, żeby jakby ustalić tożsamość i właśnie tych przemytników, czy tam tych ludzi, którzy chcieli przekroczyć granicę. No, po czym zostawali oczywiście aresztowani. I pomyślicie sobie, że prawda, nieprawda, może nie do końca, ale to, co przemawia za tym, że faktycznie mogło tak być, że Pilczyk mógł być współpracownikiem, to, że on na przykład posiadał takie specjalne zezwolenie na poruszanie się w tej strefie przygranicznej. A ono nie było tak wydawane zwykłym obywatelom. Zresztą bardzo mało osób miało takie pozwolenie. To nie było tak, że mieszkańcy wsi przez to, że mieszkają blisko granicy, to mogą się tam gdzieś tam blisko granicy poruszać. Więc bardzo możliwe, że faktycznie ta historia jest prawdziwa. Co więcej, jeśli chodzi o samobójstwo Pilczyka, to też jest ono trochę podejrzane, bo podobno on w ogóle tam od strażnika miał dostać chusteczkę, po którą poprosił. No nie było chusteczek jednorazowych, które były bezpieczniejsze w tej sytuacji, ale materiałowe. I podobno omyłkowo zamiast jednej chusteczki dostał 2. Dzięki temu sobie je związał i użył jako opaski uciskowej. Ale sekcja zwłok wykazała, że te chusteczki, jak to określono, że nie były zawiązywane jakby na całej szyi i działały tylko
tylko z przodu, na tą przednią część. I tak zasugerowano w tej sekcji zwłok, tak niejednoznacznie, że mogło to być powieszenie, jakby zasugerowano, że domyślnie mogły brać w tym udział jakieś osoby trzecie. Ale wyraźnie tego nie mogli zapisać, domyślam się, że taki patolog raczej nie chciał się narazić też służbom bezpieczeństwa. No i nie potwierdzono tej współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa i te niejasności wokół jego samobójstwa były bardzo żywe i cały czas wszyscy zastanawiali się, na ile taka historia dosyć sensacyjna może się wydarzyć. Ale jak dla mnie na przykład brzmi ona dość sensownie właściwie i jakoś tak prawdopodobnie. Nie wiem, czy tak było, ale nie wykluczam tego. I to jest wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta historia była dla Was interesująca. Wiem, że troszkę zawiła, bo było kilka różnych sytuacji i były różne ofiary i gdzieś tam rozwijała się nam ta historia powoli, ale mam nadzieję, że udało mi się to opowiedzieć na tyle, żebyście to zrozumieli, żeby była dla Was interesująca i że jest dla Was nowa, bo staram się wyszukiwać takie, które są. Chociaż do tych spraw bardzo znanych, o które często pytacie, o dzieci z Kurzim albo o, no zwłaszcza o dzieci z Kurzim właściwie, to ja będę chciała usiąść do tego tematu z pewnością, bo nie wyobrażam sobie, żeby na czeskim kanale nie poruszyć tego tematu, ale jeszcze nie w tym momencie, bo to jest kobyła, to jest ogromny materiał, wielka sprawa i żeby opowiedzieć ją fajnie i tak po mojemu, to potrzebuje więcej czasu, a na razie jeszcze mam długą listę innych spraw kryminalnych z Czech, Słowacji, więc jeszcze chwilkę poczekacie. To wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną, że poświęciliście mi ten czas. Trzymajcie się cieplutko i na shledanou.